IP24 Basket, Przemysław Woś, Radio Gdańsk, Krzysztof Nałęcz z Głos Pomorza. Za dużo nie mieliśmy czasu po zakończeniu rundy zasadniczej. Już w najbliższy czwartek rozpoczynamy w Polskiej Lidze Koszykówki play-offy. Po raz kolejny, dziewiąty już z rzędu, podkreślamy to po raz któryś tam raz. Czarni w tych play-offach występują. No, z ósmej, najgorszej też od lat pozycji, a rywalem słupskiej drużyny będzie Anwil Włocławek, drużyna, która tą rundę zasadniczą wygrała. No i czy to jest łatwy, trudny, średnio trudny rywal? Na pewno trudny. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Anwil Włocławek drugą rundę zagrał bardzo dobrze, ale jak się spojrzy historycznie na wyniki z tego sezonu, to na przykład minimalnie dwoma punktami pokonał Asseco Gdynia, minimalnie dwoma punktami wygrał ze startem Lublin. Zdarzały się porażki, na przykład na wyjeździe z MKS-em Dąbrową Górniczą, więc to niewątpliwie jest zespół do ugryzienia. Tylko że grał równo i konsekwentnie w odróżnieniu od wielu innych drużyn. Tego nie możemy powiedzieć o czarnych. Czarni nie grają równo i to może być największy kłopot. Zarówno z meczu na mecz, jak i w trakcie meczu. Jak i w trakcie meczu. Właściwie to jest to, o czym mówiliśmy, up and down cały czas. Natomiast gdyby to było takie proste przełożenie, że zespół z pierwszego miejsca musi pokonać zespół z ósmego miejsca, no bo był na pierwszym miejscu, to ta rywalizacja nie miałaby żadnego sensu. Ja myślę, że szanse oczywiście czarni mają, chociaż jak sobie wczoraj poczytałem to nieoficjalne forum kibiców Anwilu Włocławek, to oni de facto odliczają już dni do finału. I to może być też ogromna szansa czarnych, jeżeli zespół traktuje tę rywalizację tak samo jak kibice, chociaż wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Igor Milicic na pewno poważnie do tego pojedynku podejdzie. Pytanie, czy wystarczy mu argumentów, no bo Anwil już nie jest tak silny, jak był. No właśnie, ale mówi się o tym, że trener Igor Milicic tą umiejętność posiada, że potrafi wyzwolić tą koncentrację w swojej drużynie, zarówno w trakcie meczu, jak i z meczu na mecz. I to jeżeli ona gdzieś tam przegrywa, no to przegrywa sportowo, a nie gdzieś tam, bo się zdekoncentrowała, momentalnie coś nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Ten element, zresztą trener podkreśla to w wywiadach, że bardzo dużo nad tym pracują. No ale też pracują czarni i ciekawi jesteśmy, jak oni widzą siebie w tych playoffach. Playoffs is time when you don't have to think about injuries, whatever, so you go 100%. So we didn't go through to playoffs just to play. We want to win. So we are ready to play 100%. No właśnie, zawsze też mi się wydawało, że ta sfera sportowa ma naprawdę chyba jednak takie główne znaczenie i decydujące, no ale bez tego dodatkowego elementu mentalnego, no to chyba trudno mówić o sukcesach, nawet jeśli ma się gdzieś tam przewagi takie sportowe. No tych przewag sportowych to czarni też muszą szukać i to tak trochę z silnym reflektorem, ale jeżeli chodzi o tą sferę mentalną, no to tutaj też może mieć wpływ ta kontuzja Michała Chylińskiego, no bo pozostali zawodnicy z rotacji polskiej w Anwilu mogą poczuć, że to jest ich dzień, to jest ich szansa, to jest ich seria, której mogą się wykazać, której mogą też pokazać się trenerom i działaczom innych klubów, że nie tylko siedzieli na ławce gdzieś tam w Anwilu, ale jak dostali swoją szansę, to ją wykorzystali. Tego się trochę obawiam, że ta dodatkowa motywacja może niektórym zawodnikom dać te 110-120% normalnych możliwości i zawodnik, którego naprawdę do końca się nawet nie skautuje tak ogólnie, no bo nie bardzo jest z czego tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten materiał meczowy. To tu może nas zaskoczyć. Boję się dodatkowej motywacji zawodników Anwilu, bo to jest na pewno zespół grający równiej niż czarni, a jak dostaną jeszcze jakieś takie wsparcie z ławki, którego do tej pory nie mieli, no to może być bardzo trudno. No właśnie, trener Milicic bardzo dużą wagę przykłada i to chyba słusznie właśnie do tego elementu motywacyjnego i on podkreśla to w wywiadach, że gdzieś ta konsolidacja zespołu taktyczna to jest takim dużym ma dla niego chyba słusznie znaczenie. No my też zapytaliśmy kapitana zespołu słupskiego Łukasza Seweryna, który w niejednym playoffie grał, a nawet w tych playoffach umówmy się, na najwyższej półce o samo mistrzostwo. Zęby zjadł na playoffach. Dokładnie. Szczerze. No to zapytaliśmy go o to, jaka jest jego rola w tej całej sytuacji.
No przede wszystkim trzymać zespół razem i nie pozwalać na to, żeby w jakimkolwiek momencie spotkania dochodziły jakieś myśli do niektórych zawodników, że można coś odpuścić, czy też nie. To jest od pierwszej do ostatniej minuty walka na 100%. W takich seriach to jest właśnie szalenie ważne, żeby drużyna się nie podłamywała, że seria to jest seria, nie podłamywała się w trakcie spotkań, po porażce, nawet wysokiej, bo widzieliśmy nieraz, że drużyny podnosiły się po przegranych, szczególnie to było kiedyś tam widać w tej serii między Turowem Zgorzelec a Asseco Gdynia w tych czasach jego świetności, gdzie gdzieś tam te zespoły nawzajem się bardzo mocno pokonywały po tym, żeby w kolejnej konfrontacji przegrać. I tutaj wydaje mi się, że ten element może występować. Czyli, że nie wszystkie szanse zostaną zaprzepaszczone zaraz we Włocławku i będziemy mieli sprawę jasną. Jeden mecz to jest tylko jeden mecz. I nawet jeżeli go się przegrywa, to trzeba go zostawić za sobą, obejrzeć wideo, zobaczyć, co się zrobiło źle i zagrać kolejny mecz, eliminując te błędy. Nie ma znaczenia różnica punktowa, jaką wygrasz czy przegrasz mecz w playoffie. Po prostu wygrywasz albo przegrywasz i koniec. Nawet jeżeli przegrasz 30 punktów, no to w kolejnym meczu możesz spokojnie się odbudować i wygrać choćby jednym. I znowu i dalej jest 1-1, mimo tego, że w małych tak zwanych punktach różnica jest gigantyczna. Ja myślę, że to mogą być takie spotkania, ale bardziej obstawiałbym jednak wyrównane mecze. Nawet te we Włocławku, no bo wydaje mi się, że Czarni grają tak trochę dziwnie momentami, dlatego że dostosowują się do poziomu rywala. Ze słabym rywalem potrafią zagrać bardzo słaby mecz, a z mocnym bardzo dobry, nawet jeżeli przegrany. I ja tutaj bym szukał tej szansy, że jednak Anvil potencjalnie i wbrew swojej woli może tych Czarnych swoją grą ciągnąć w górę. I to jest nasza szansa. Ciekawa koncepcja, ale ty już do tego nawiązywałeś i wydaje mi się, że warto chyba podkreślić, że trochę dziwny był to sezon, abstrahując od jego poziomu, jakości tych spotkań, które były, bo dużo było krytycznych słusznie uwag na ten temat. No to jest troszkę chyba inaczej niż w latach ubiegłych, że był ten wyraźny lider, z pierwszego miejsca, z tego ósmego miejsca to tam awansował jakiś zespół, który tam się ledwo do tego playoffu gdzieś zmieścił i marzył tylko o to, żeby z tym faworytem jakoś tam się właśnie pokazać, odgryźć. Tu mam trochę inną sytuację, no bo Anvil nie powiemy, że się oczywiście nie zmęczył, tak? Ale no jestem takim liderem, ale wcale nie musiał nim być. Tam gdzieś za plecami jego odbywała się walka o to pierwsze miejsce dosyć długo. Z kolei te zespoły z miejsc 6, 7, 8 to znowu nie mają tak dużej straty do tych zespołów z pierwszej czwórki. I ten układ tej tabeli, no troszkę on nie odzwierciedla rzeczywistości tej sytuacji, jaka się zwykle w ogóle w ligach jeszcze 16-zespołowych zdarza. To chyba zgodnie. Ja zaryzykowałbym nawet takie twierdzenie, że gdyby nie ta koszmarna wpadka z Telmetu z Walkowerem w Kutnie, no to wcale Anvil nie musiał być pierwszy. Bo ciężko to 2-0 jednak odrobić, kiedy się tego jednego punktu nie ma. Po prostu trzeba wygrać jedno spotkanie więcej. Mieliśmy drugą serię Cukru Toruń, który się trochę potem zmęczył, tak? Sobie żartowałem, że po tej serii 10-0 będzie w drugiej rundzie seria 0-10. Tam no, oczywiście niewiele brakowało, ale jednak brakowało. Jednak Cukier to jednak jest zespół, który stać na dużo. Natomiast jeżeli chodzi o... No to pojawił się, przepraszam, ci wejdę słowo, zespół Stali Ostrów, który z kolei miał bardzo nieudany początek, a potem po zmianach tym trenera też miał jakieś tam serie i był też bardzo blisko tego pierwszego miejsca. Coś mi tam z tyłu jednak głowy mówi, że Stal tego ćwierćfinału nie przejdzie, ale to zostawmy to kibicom z Ostrowa, ten kłopot. Jeżeli chodzi o Anvil czy Czarni, na pewno bliżej jakby takiej oczywistej sytuacji byłoby, gdyby te zespoły były na miejscach, nie wiem, 3-6, 4-5. Nie chcę deprecjonować zespołu z Włocławka, ale wydaje mi się, że ta... Pogodzilibyśmy się z tą sytuacją. Tak, ale wydaje mi się, że ta sytuacja, kiedy Anvil jest pierwszy, a Czarni na ósmej pozycji, ona nie do końca jest taka rzeczywista. I trochę mnie cieszą te opinie z kibiców z Złotowka, że to właściwie będzie łatwe 3-0 i za chwilę tylko w półfinale i idziemy do finału. Spokojnie, niech mają takie wrażenie. Trochę się nie zmartwili, że w pierwszej rundzie Czarni, a w drugiej być może Rosa, która odprawiła ich kwitkiem, przypomnijmy, w ubiegłym sezonie z tych playoffów. No właśnie.
Ja bym się to nie przejmował. Ja bym się skupił na tym, żeby czarni wykorzystali te możliwości w ataku i w obronie, które mają, bo jak się spojrzy na statystykę zespołu z Włocławka, to trzeba spojrzeć na to tak. 80 punktów średnio zdobywają w każdym meczu. Tracą mniej więcej 73 przy bardzo wysokiej skuteczności za dwa, to jest około 60%. Więc widać, jak to jest ustawione. I z drugiej strony, jeżeli też pozwoli im się na jakąś łatwość oddawania rzutów z dystansu, to też wygląda bardzo przyzwoicie, bo to jest powyżej 35% za trzy. Więc jak na zespół, wydaje się on dość fajnie zbilansowany. Ale też nie jest tak, że to jest zespół, którego ograć nie można. I ta słabość, myślę, że przynajmniej w jednym punkcie przez trenera Stelmachersa zostanie jakoś tam dostrzeżona. No właśnie, jak jesteśmy przy trenerze Stelmachersie, no to oczywiście no, nie wypadało i niedorzecznością byłoby go pytać no, o taktyczne elementy przygotowania do meczu, ale zapytaliśmy, co jego zdaniem w tej konfrontacji, jakie elementy występujące w ogóle w grze mogą zdecydować o tym, kto będzie lepszy. Of course, they have big guys, strong under basket. They cooperate each other. You know, they know how to pass outside and between two big guys. So it will be for sure. It will be key this rebounding and big guys. How we will stop them on defense? Of course, offense is no secret. We will use Sobin on whatever on pick and roll. So they are not so good on that. And how we will react against when they change defense, zone defense, and man-to-man defense. So this will be key. No a my na chwilę dosłownie tak troszeczkę szczegółowo przyjrzyjmy się obu zespołom, tak przeanalizujemy może nie pozycja po pozycji, bo to nie chcemy zanudzać, ale jakbyśmy sobie podzielili powiedzmy na ten obwód i niskich skrzydłowych oraz wysokich skrzydłowych i siłę podkoszową. No to jakby głębia składu na pewno jest po stronie Anwilu Włocławek, bo rzeczywiście jest tych graczy sporo. Teraz wypadł trochę, wspominałeś o tym, Michał Chyliński, więc ta rotacja się trochę wyrównała. Czarnych Bogu dzięki wszyscy zdrowi na ten moment, czyli jakby problem rotacji, który występuje pewnie, ale już nie jest takim problemem jak jeszcze niedawno. No to jak to sobie byśmy ich podzielili? No, w Anwilu mamy przede wszystkim Kamila Łączyńskiego, który jest takim polskim liderem tego zespołu, co tu dużo ukrywać. To jest klucz do gry Anwilu w ogóle, moim zdaniem. Mamy, nie wiadomo, czy to strzelec, czy rozgrywający James Washington, tak? Raczej strzelec chyba jednak. Naprawdę tutaj aspirujący do miana MVP nawet całej ligi rundy zasadniczej Nemanja Jaramaz, bardzo groźny, tak? No i jest ten, z którym wiązano wielkie nadzieje, ale tam kontuzja i trochę nie miał miejsca na gry, Tyler Hawks, czyli można powiedzieć duża siła. My mamy dwóch Amerykanów, nieobliczalnych, to trzeba o nich powiedzieć. Na pewno Guzzi Lewis jest, Manta, o którym wiemy prawie wszystko. Piotr Dąbrowski, no i Łukasz Seweryn. W zasadzie Łukasz Seweryn, który raczej gra jako skrzydłowy bardziej, tak? No tak. A to mamy cały obwód. No dobrze, ale teraz zastanówmy się, jak to będzie wyglądało na boisku, tak? Czy jednocześnie pojawią się na boisku w Anwilu i Łączyński, i Jaramaz? I Jaramaz z zadaniem pilnowania Luisa, który jest wyższy, tak? I dość szybki. Czy jednak Łączyński na Luisa? Czy jednak Łączyński na Gutsa, tak? Albo na Mantasa. I wydaje mi się, że to będzie dość ciekawe, że na tych właśnie obwodowych pozycjach te mecze się mogą rozstrzygać, bo te przewagi podkoszowe z całym szacunkiem dla Sobina już nie są takie oczywiste moim zdaniem, że takie drobiażki tam będą decydować i myślę, że jakiś taki sposób taktyczny, który mam nadzieję, że trener Stelmachers tam opracuje i wymyśli, to może być klucz i też nie lekceważyłbym tego, co może wymyślić trener Milicic, bo wiadomo, że takimi szczególikami taktycznymi te mecze się mogą rozgrywać, raczej nie siłowo. Siła ognia ma no, na tym obwodzie jednak potężną Anwil, ale tutaj trzeba przyznać tu ci rację, że rzeczywiście wszyscy nie mogą na raz grać i tutaj gdzieś tam mądra rotacja może odegrać kluczową rolę. Zwłaszcza w rotacji polskiej, kiedy jak wiadomo, no, jeżeli wchodzi... Tu jest sprawa prosta. Tak, Łączyński, ale kto do niego? Właśnie. No właśnie, jako drugi Polak. Kto do niego? Leończyk? No nie, no to już jesteśmy pod koszem. No właśnie. No i tam już wspominałeś o tym Sobinie. No mimo wszystko dzieli rządzi. Ja nie sądzę, że on zagra jakiś słabsze play-offy. To będzie jednak potężna siła Anwilu i ciężko go zatrzymać.
no takiemu Krawiszowi będzie tutaj jakiś pomysł. No pomysł. Może zafunkcjonować? Pewnie, że może zafunkcjonować. To jest tylko pytanie, czy on ma jakiś słaby punkt. No, rzuty wolne, które no, poprawił na dodatek. No poprawił, ale czy taka metoda Hak Asobin coś pomoże? No też mamy ograniczoną rotację wśród wysokich zawodników. Nie będzie na pewno ciekawił pojedynek Surmacz-Leończyk. To będzie też ciekawe starcie, bo jednak Surmacz bardziej preferuje tą grę outside. Ciekawa dwójka, też zwróciłem na to uwagę, że Grzegorz Surmacz zaczął trochę grać jak Paweł Leończyk kiedyś, a Paweł Leończyk zaczął grać teraz trochę jak Greg Surmacz od zawsze, czyli gdzieś tam schodzić na obwód i niekoniecznie się tam przepchać pod koszem. Rzeczywiście ta konfrontacja tutaj może być ciekawa, czy kluczowa dla tej serii? Znaczy jest pytanie, czy jest coś w grze tych zespołów, czego nie wiemy? Wydaje mi się, że na przestrzeni tego całego sezonu no to właściwie niespodzianek nie ma. Chyba rzeczywiście, że obaj trenerzy wymyślą coś zupełnie nowego, co zaskoczy rywala i to może być kluczem do zwycięstwa. Ja będę się upierał mimo wszystko, że to się gdzieś rozstrzygnie na tych pozycjach obwodowych, że te przewagi tam będą budowane i jeżeli Szewon Luiz jednak skoncentruje się na tym, co mówi do niego trener Selmachers, żeby nie bronił na tym pick and rollu gdzieś tam dołem, tylko jednak starał się przechodzić górą, co jest oczywiście trudniejsze, wymaga więcej wysiłku, przepychania się, czasami jest bolesne, bo ktoś tam łokieć zostawi i można się niezbyt przyjemnie nadziać, no to mam wrażenie, że to jest ta pozycja do obronienia, nie że do wygrania, ale do takiego neutralizowania Kamila Łączyńskiego na tyle, żeby on nie był tym zawodnikiem, który poprowadzi Anvil do zwycięstwa. No a cała reszta to już jest tylko determinacja, tak mi się wydaje. Tutaj oczywiście to nie ma sensu przypominać, ale to trzeba jednak zrobić, że no nieobecność w zespole Jarosława Mokrosa to duże osłabienie przed taką konfrontacją. Właśnie taki zawodnik na playoffy na pewno wzmocnił Buczarnych, ale rzeczywiście nie ma co już teraz nad tym rozkminiać. Ja powiem tylko tyle, że dla mnie jakby kluczem dla przynajmniej przy tych dwóch pierwszych spotkaniach, które Czarni rozegrają na wyjeździe, a umówmy się, bezwzględnie przewaga boiska będzie po stronie gospodarzy, będzie ich wielkim atutem, bo oni praktycznie nie przegrywali u siebie w rundzie zasadniczej, zresztą jak zawsze we Włocławku, to jednak będzie chyba Łączyński. Kamil jest naprawdę takim ważnym ogniwem i nam udało się w drugim meczu między tymi drużynami dość mocno go ograniczyć i dobrze Czarnym ten mecz szedł. Gdzieś tam prowadzili 11 punktami, aż ten Kamil Łączyński urwał się tej drużynie. I właśnie chodzi o to, żeby takiego momentu nie 5 było. Minut. No właśnie, tak? Chodzi właśnie o to, żeby takiego momentu nie Dokładnie. Było, że nawet jeżeli zespół go broni albo indywidualnie go broni zawodnik jakiś przez 30 parę minut, to nie wolno mu odetchnąć, dlatego że to jest zawodnik, który zostawiony na chwilkę potrafi albo minąć, albo rzucić za 3 i poderwać ten zespół. Mieć losy meczu Dokładnie. Po prostu. I tak to było przez te 5 minut. Rzeczywiście, co na pewno będzie zadaniem niesłychanie trudnym, żeby upilnować go przez Ale nie niemożliwym, bo wyobrażam sobie taki scenariusz i tam tak sobie myślałem o tym, że taka zmienna obrona kilku zawodników może go trochę zamęczyć. Też to jest zawodnik dość, w ostatnich latach może mniej, ale wcześniej dość kontuzjogenny, dość taki trochę wrażliwy na wszelkiego rodzaju kontakt, chociaż niewątpliwie się wzmocnił fizycznie jako mężczyzna, jako zawodnik, jako gracz, koszykarz, ale to gdzieś tam jednak z tyłu głowy mam wrażenie też może w nim tkwić, że jemu się nigdy dobrze z Czarnymi nie grało. Za to moim zdaniem bardzo, oprócz tego, że rozwinął się koszykarsko, wzmocnił się mentalnie, no a w drużynie Czarnych chyba nie będzie nikogo, kto w tej mentalności mógłby namieszać, tak jak to robił w przeszłości Gerald Blessing. Znaczy, mnie się wydaje, że Szewon Luiz może być takim graczem, mimo tej jego gorącej głowy i takiego podejścia trochę... A nie będzie odwrotnie? Trochę jak taka... On mi takiego husarza przypomina. Ja bym tak założył ten kask, te czarno, czy czerwono-białe pióra i tak go wysłał do walki. Tak mi się coś teraz skojarzyło. Nie, wydaje mi się, że trochę bardziej musi z siebie dać Anthony Goods, że ta gra na niego powinna być taka uproszczona. To, co on najbardziej lubi, czyli takie minięcie po zasłonie i rzut z pół dystansu i właściwie on 70% z tych rzutów trafia. I taka prosta gra też może być sposobem na to, żeby łatwo zdobywać punkty i nie liczyłbym na to, że on będzie takim liderem, który przez cały mecz będzie tam rządził, dzielił mentalnie i sportowo,
Ale pamiętajmy, że jak w końcówce, już nie pamiętam którego meczu ostatnio w Gryfii, dostawał piłkę i miał zadanie, żeby mijać, zdobywać punkty, to to robił, tak? Trafił za dwa, trafił za trzy, dwa z faulem i nagle się okazało, że mecz był wygrany. Może liderem będzie cały zespół. Podobało mi się to porównanie z Husarzem, bo od razu mi stanęła w oczach oczywiście trylogia, gdzie pan Włodyjewski tak porównywał nasz styl walki, czyli gry, ze szwedzkim, oczywiście przekładając szwedzki nad polski, gdzie podkreślał tą rolę piechoty, marszy, kontrmarszy i tak skwitował. A u nas po staremu, jak jazda wygoli, to wygrywamy, a jak nie wygoli, no i tak to mniej więcej będzie tak trochę z czarnym będzie tak wyglądać, bo wyobrażam sobie też taki scenariusz jak z początku meczu z basketem Krosno, kiedy Łukasz Seweryn trafił trzy trójki z rzędu i wydawało się, że właściwie za chwilę będzie plus 25 i nic wielkiego się w tym meczu już nie wydarzy, a końcówka, trzeba przyznać, była dość emocjonująca, gdyby tam jeszcze zespół z Krosna miał jeszcze jednego jakiegoś zawodnika wartościowego, który byłby w stanie gdzieś tam się przełamać i trafić coś z dystansu, no to mogło być rzeczywiście bardzo, bardzo gorąco. No już tak na koniec to takie przewidywania. Nie będziemy aż tacy okropni, nie będę oczekiwał od Ciebie przewidywań na całą serię, ale na te pierwsze dwa mecze, jak przewidujesz konferencję? Realnie, jeżeli Czarni chcą coś ugrać w tym ćwierćfinale play-offu, no to muszą jeden mecz w Włocławku wygrać. Ja wiem, że to się dzisiaj wydaje mało prawdopodobne, ale moim zdaniem są w stanie tego dokonać i raczej w pierwszym spotkaniu niż w drugim. Ja myślę, że przewiduję, że Czarni te dwa pierwsze mecze w Włocławku przegrają, ale uważam, że to nie będzie bliskie zakończenia tej konfrontacji i wiele się zdarzy. Zapraszamy oczywiście do śledzenia naszego portalu GP24, także naszych programów po meczach play-offowych, a teraz no, wypadałoby je porządnie zapowiedzieć.